Witamy Cię, Ryszard, u nas bardzo serdecznie. No myśmy się już tu rozgościli od dłuższego czasu. Jak Ci się siedzi? Bardzo wygodnie. Prawda, kolorystycznie tutaj to wszystko tak dobrze wpływa. Kolorystycznie jest bardzo ładnie tutaj dobrane, także czuję się świetnie. Przede wszystkim miło Was widzieć znowu i cieszę się, że zaprosiliście mnie do dzisiaj, żebyśmy mogli porozmawiać. Nam też jest bardzo miło, więc niech popłynie piękna muzyka. Plan miał dla nas świat. Od razu czułem, że to miłość i serce mi dało znak. Ty byłaś tak wtedy daleka, ale jednak bliska już. Wierzyłem, że tu na mnie czekasz, że to dla mnie dziś jesteś tu. Tylko Ty znasz serce moje, które chcę dla Ciebie bić. Wszystkie jego niepokoje, wszystkie niespełnione sny. Tylko Ty znasz moje serce, które kocha mocno tak. Chcę Ci dać miłości więcej, tylko czasem już nie wie jak. Jesteś moją tajemnicą, czar jej wciąż zniewala mnie. Pragnieniem mym i obietnicą, która spełnia się jak sen. Iść mógłbym na koniec świata, by Ci gwiazdkę z nieba dać. Ciebie co wieczór chcę wracać, pragnę budzić się z Tobą co dnia. Tylko Ty znasz serce moje, które chcę dla Ciebie bić. Wszystkie jego niepokoje, wszystkie niespełnione sny. Tylko Ty znasz moje serce, które kocha mocno tak. Chcę Ci dać miłości więcej, tylko czasem już nie wie jak. Ryszard, powiem Ci, że trochę to jest niewygodny dla mnie temat. Ty jesteś dla mnie niewygodny dzisiaj, dlatego że słyszałem, żeby przyjechać do naszego programu, to wstałeś o 4:00. I chciałem się dowiedzieć, jak się zmobilizowałeś do tego, jaki masz sposób na poranną pobudkę. Wow, generalnie wstaję o 3:00 zawsze, także dzisiaj pospałem godzinę dłużej. Także dajmy radę. No i nie mam więcej pytań, no. Bez Ciebie świat cały traci smak, nic nie ma sensu. Choć staram się, nie zapomnę Cię, jesteś w moim sercu. Nie wiem, co będzie dalej, bo czas nam ucieka,
tak dawno cię nie widziałem, a jednak wciąż czekam. Gdzie jesteś teraz, sam już nie wiem. Ja przecież kocham tylko ciebie. Tak bardzo tęsknię w dzień i w nocy. We śnie wciąż widzę twoje oczy, choć brak mi tchu. Czekam na cud. Gdzie jesteś teraz, sam już nie wiem. Ja przecież kocham tylko ciebie. Tak bardzo tęsknię i w dzień, i w nocy. We śnie wciąż widzę twoje oczy, choć brak mi tchu. Czekam na cud. Dlaczego dziś nie ma cię przy mnie w takiej chwili? Ja myślę, że los tak po prostu się pomylił. I chociaż świat pędzi przed siebie, ja wciąż stoję w miejscu i nie wiem, jak mam żyć bez ciebie. Jesteś w moim sercu. Gdzie jesteś teraz, sam już nie wiem. Ja przecież kocham tylko ciebie. Tak bardzo tęsknię w dzień i w nocy. We śnie wciąż widzę twoje oczy, choć brak mi tchu. Czekam na cud. Gdzie jesteś teraz, sam już nie wiem. Ja przecież kocham tylko ciebie. Tak bardzo tęsknię i w dzień, i w nocy. We śnie wciąż widzę twoje oczy, choć brak mi tchu. Czekam na cud. Rysiu kochany, ile lat spędziłeś za granicą? Ponad 20, tak jak dobrze policzyć, to w granicach 25 lat. I powiedz, dlaczego bardziej skoncentrowałeś się na pokazywaniu naszego cudownego polskiej, naszej ziemi, a nie zagranicznej? Z uwagi na to, że przez wiele lat, te, które spędziłem za oceanem, zawsze byłem jedną nogą w takim totalnym rozkroku i ja wiedziałem, że przyjdzie taki moment, że ja wrócę do Polski. Jeszcze nie wiedziałem, kiedy to nastąpi. A dlatego też to życie moje było cały czas na walizkach. Jakaś taka wewnętrzna tęsknota, mimo że wiele lat spędzonych tam za oceanem pozwoliło mi na to, żeby już się zadomowić, ponieważ tak jak mówią, że kamień mchem obrasta. Mhm. Więc człowiek gdzieś w jakimś tam miejscu, jeżeli żyjesz, to też wrastasz w cały ten układ. I nie powiem, żeby mi było tam źle, ale mimo wszystko zawsze tęsknię za Polską.
szeroki, ona wszędzie jest. Zawsze pięknie uśmiechnięta, w serca zgadza się. Jak już kogoś raz dopadnie, spać nie da, nie oje. Możesz bronić się bezradnie, nie odpuści, tak to jest. Miłość najważniejsza w świecie jest. Z nią w sercu dobrze jest żyć. Nasza miłość pokona wszystko, nadzieję i radość nam da. Amore, amore, jak długi czas. Amore wciąż leci przez świat. Amore, amore, rozgrzewa nas. To miłość w sercach nam gra. Amore wciąż leci przez świat. To miłość w sercach nam gra. Czasem chodzę nakręcony, wszystko wkurza mnie. Ona skrada się cichutko i uśmiecha się. I rozpędza czarne chmury, wciąż przywraca myśli blask. Kieruje nas dobrą drogą i wskazuje lepszy świat. Miłość najważniejsza w świecie jest. Z nią w sercu dobrze jest żyć. Nasza miłość pokona wszystko. Nadzieję i radość nam da. Amore, amore, jak długi czas. Amore wciąż leci przez świat. Amore, amore, rozgrzewa nas. To miłość w sercach nam gra. Amore wciąż leci przez świat. To miłość w sercach nam gra. Kocham cię. I love you. Je t'aime. Je lubię dziś. Ti amo. Te quiero. Amore, amore, jak długi czas. Amore wciąż leci przez świat. A nie miałeś też takiej potrzeby, żeby pokazać tamtą przestrzeń i żeby tam też kręcić teledyski, żeby to, co jest tam cały czas tu, ta przestrzeń, to miejsce za oceanu, żeby też przenieść na swoją twórczość? Przestrzeń taka jest zawarta w kilku moich piosenkach, które są na mojej płycie Polskie Kwiaty. Ponieważ wiele z tych piosenek odzwierciedla moje życie przez wiele lat. Natomiast nakręcenie teledysku czy pokazanie, jak wygląda, załóżmy, tam z tamtej strony, myślę, że są takie plany. No i jeżeli wszystko się dobrze ułoży, to będzie taki teledysk, będzie nakręcony i z pewnością wtedy go już puścimy. Przyszłaś, przyszłaś kiedyś do mnie z deszczem, z kroplami na rzęsach. Czas zatrzymał się. Miłość nie wiedziałem wtedy jeszcze, że w twych oczach mieszka niebo, które zgubi mnie. Niepotrzebny już listonosz, posłaniec miłości, listów żadnych już nie ma.
zdarzyło. Gdzie podziała się ta miłość, co wiek miała trwać? Obok jakaś obca jest dziewczyna. Czas chce ruszyć znów do przodu, cień nadziei dać. Niepotrzebny już jest onoż, posłaniec miłości. Listów żadnych już nie nosi, bo nie pisze nikt. Czarny telefon stoi zimny i obcy. Też już nie chcę wcale słuchać moich skarg i próśb. Potrzebny już listonosz, posłaniec miłości. Listów żadnych już nie nosi, bo nie pisze nikt. Czarny telefon stoi zimny i obcy. Też już nie chcę wcale słuchać moich skarg i próśb. Koncerty Teresy Werner. 5 kwietnia Zambrów, Miejski Ośrodek Kultury. 6 kwietnia Białystok, Białostocki Ośrodek Kultury. 7 kwietnia Pułtusk, Auditorium Maksimum Akademii Humanistycznej. 12 kwietnia Jawor, Jaworski Ośrodek Kultury. 13 kwietnia Wolsztyn, Wolsztyński Dom Kultury. 9 maja Kościerzyna, Kino Remus. 11 maja Miastko, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. 12 maja Słupsk, Polska Filharmonia Sinfonia Baltica. Ludzie, którzy są optymistycznie nastawieni do świata, więc łatwiej im się żyje i łatwiej pokonywać jest te trudności dnia codziennego. Doskonale. Ja mam na przykład taki sposób, że mam wąsa i jak się widzę codziennie rano w lustrze, to mam dobry humor. Też tak masz? Dokładnie tak samo. Ja myślę, że chyba wszyscy wąsaty to tak mają. Możemy zachęcić w ogóle takich smutnych kolegów właśnie do tego, żeby zapuścili sobie wąsy. Żeby wąsy nosili? Tak, tak. Więc zapraszam, panowie, wszyscy zapuszczajcie wąsy, tylko nie brody. Nie brody. Nie brody, bo brody nie. Tak, brody wąsy słabe. Tak. Wąsy tak. Tylko anieli wiedzą, lecz
oj młodości kochana. Nie śpiesz się tak do życia, samo ciebie zaprosi. Będziesz tonąć w zachwytach, wiesz, z młodości najwięcej, tej beztroskiej, niewinnej, nad zielonym ruczajem. Nie udawaj już innej, nad zielonym ruczajem. Nie udawaj już innej. Ryszard, który to już rok w Polsce? Dokładnie, no już trzy minęło. Trzy lata w Polsce minęło. Po powrocie. Ciągle masz dobry humor, kiedy ci to przejdzie? Jest to trudne pytanie, ja nie wiem jak odpowiedzieć, kiedy mi to przejdzie. No jesteśmy jak się, w Polsce. Jak jesteśmy w Polsce, ja myślę, że jak się spotkamy następnym razem, to ci spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Ja muszę przemyśleć ten temat. Rozumiem. No życzę ci, żebyś się trzymał jak najdłużej i żeby cię humor nie opuszczał. A dzisiaj prezentuję wam płytę Ryszarda Sawickiego pod tytułem Polskie kwiaty, szczególnie dla tych, którzy bardzo tęsknią już za wiosną. Cześć, tu Sławomir. Dzisiaj Śląską Karuzelę gości restauracja Pałac Większyce, gdzie można zjeść po królewsku i poczuć się jak książę. I księżniczka. Ryszard, jesteś po wspaniałym koncercie w Toruniu. Powiedz, jak twoje wrażenia, jak odebrała was publiczność? Więc przede wszystkim jest piękna sala w Toruniu, tam w granicach tysiąca chyba osób widowni. Piękna sala. Koncert, no publiczność wspaniała. Koncert generalnie, taki jeżeli już mogę mówić jako powiedzmy wykonawca, że koncerty wszystkie są podobne do siebie. Bo staramy się, żeby jednak zrobić jak najlepiej, pokazać się z jak najlepszej strony. A wiele zależy od publiczności. Publiczność w Toruniu super, zabawa przednia, wszyscy się bawili, także gorąco polecam Toruń jako dla wszystkich artystów, żeby tam w miarę możliwości się tam znaleźli i zaśpiewali koncert chociaż raz w życiu. Szukaj swojej drogi, więc
swego sensu życia. Ono nie jest prostą grą. Walcz o siebie, wyjdź z ukrycia. Zmieniaj to, co igłą w sercu tkwi. Nikt nie zrobi tego już za ciebie. Sobą bądź, chociaż nie jest łatwe to. Jedno tylko życie masz pod niebem. Ty decyduj, jak chcesz żyć, co robić masz. Ty decyduj, jaką kartą dzisiaj grasz. Szukaj swojej drogi więc. Szukaj swego sensu życia. Ono nie jest prostą grą. Walcz o siebie, wyjdź z ukrycia. Ja myślę, że to jest w ogóle tajemnica dobrego koncertu, bo publiczność może bardzo wiele zdziałać. Kiedy daje dobrą energię, dodaje skrzydeł artyście, no to wtedy my możemy sobie pozwolić na znacznie więcej. Tak, oczywiście, bo tak jak mówisz, publiczność daje nam skrzydła. I jeżeli dodaje nam skrzydła, jeżeli my obserwujemy, a zresztą przede wszystkim kontakt z publicznością jest bardzo ważny. I każdy artysta wie o tym, że ten kontakt musi być jak najbliższy, bo wówczas cała widownia odbiera nas lepiej, jeżeli jesteśmy bliżej. Obcy wiatr, tułaczy los cię gna. Daleko obcy świat,
już od najmłodszych twych lat. Zabierz ze sobą w świat, zabierz z rodzinnych stron, zabierz ten polski kwiat, niech ci przypomni twój dom. Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty, stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki. Od tak jeszcze raz ujrzeć ojczysty las i do matczynych rąk przynieść kwiat z zielonych łąk. Weź tą piosenką bukiecik kwiatów, stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki. Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty. W ich urodzie jest Polska. W ich urodzie jest Polska. Ryszard, co było inspiracją do piosenki Śnię o Tobie? Co Cię zmotywowało, że taka piosenka w tej głowie się zrodziła i powstała? Ja myślę, że ja bym dodał jeszcze Śnię o Tobie w dzień i w noc. Ojej, okej. Okay. I to jest właśnie ta, wow, krótko i na temat, po prostu zakochałem się. Któryś raz w życiu, nie ukrywam, zresztą miłość, kiedy człowiek się zakochuje, to zawsze super piękne uczucie. Każdemu to życzę tego. Także ta piosenka ma taki podtekst, Śnię o Tobie i w dzień i w nocy. Tekst jest oczywiście przepiękny, jeżeli już Państwo się mieli okazję zapoznać z tym. No tyle chyba odnośnie tej piosenki Śnię o Tobie. Po prostu nocy dzień. A teledysk? Teledysk został nakręcony latem ubiegłego roku. No i polecam gorąco. Uważam, że jest bardzo wakacyjny. Łatwy, lekki, przyjemny. Tworzy taką całość razem. Ten teledysk tworzy całość z piosenką. Także fajnie, harmonicznie to myślę, że brzmi i wygląda. Polecam gorąco. To wyślemy teraz trochę słońca naszym telewidzom. Ja myślę, że tak. Kilka promyków by się przydało. Serce jest jak skała, winną już ruszyłaś drogę. Szybko o mnie zapomniałaś, ja zapomnieć wciąż nie mogę. Szybko o mnie zapomniałaś, ja zapomnieć wciąż nie mogę. Śnię o Tobie najpiękniejsze sny. Ogień płonie wciąż w sercu my. Śnię o Tobie, nie chcę zbudzić się.
jesteś blisko mnie. Już rozumiem, że cię więcej nie zobaczę, lecz pogodzić się nie umiem z tym, że tak niewiele znaczę. Lecz pogodzić się nie umiem z tym, że tak niewiele znaczę. Śnię o tobie najpiękniejsze sny. Wielki ogień płonie wciąż w sercu mym. Śnię o tobie, nie chcę zbudzić się. Przecież tylko w snach jesteś blisko mnie. Cię za rękę chciałbym usta twe całować. Smutną śpiewam dziś piosenkę i próbuję żyć od nowa. Smutną śpiewam dziś piosenkę i próbuję żyć od nowa. Śnię o tobie najpiękniejsze sny. Wielki ogień płonie wciąż w sercu mym. Śnię o tobie, nie chcę zbudzić się. Przecież tylko w snach jesteś blisko mnie. Śnię o tobie najpiękniejsze sny. Koncerty Teresy Werner. 12 maja Koszalin, Kino Kryterium. 13 maja Lęborg, Kino Fregata. 16 maja Ostrzeszów, Ostrzeszowskie Centrum Kultury. 17 maja Środa Wielkopolska, Ośrodek Kultury. 18 maja Trzebnica, Gminne Centrum Kultury i Sportu. Koncerty z okazji Dnia Matki. 23 maja Świebodzin, Świebodziński Dom Kultury. 24 maja Gniezno, Aula Pomnik. 25 maja Wągrowiec, Miejski Dom Kultury. 26 maja Toruń, Aula Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Oczy twe, oczy twe, oczy twe znów uwiodą mnie. Magiczny czas, pierwsze spotkanie oczu twych blask. Iskrą miłości w me serce wpadł, wypełnił mój samotny świat. Iskrą miłości w me serce wpadł, wypełnił mój samotny świat. Dzisiaj westchnienie zwyczajny gest, na horyzoncie już inna jest. Serce w rozterce na warcie trwa, czy będziesz z nią, czy będę ja. Serce w rozterce na warcie trwa, czy będziesz z nią, czy będę ja. Hej, oczy twe, oczy twe, oczy czarne, niewierne.
oczy twe, oczy twe znów uwiodą mnie. Hej, oczy twe, oczy twe, oczy czarne, niewierne. Oczy twe, oczy twe znów uwiodą mnie. Te czarne oczy szmaragdy dwa, już nie te same, zwątpienie trwa. Dla niej spojrzenie wpadłeś w jej sieć, nie masz już nic, co chciałeś mieć. Dla niej spojrzenie wpadłeś w jej sieć, nie masz już nic, co chciałeś mieć. Hej, oczy twe, oczy twe, oczy czarne, niewierne. Oczy twe, znów uwiodą mnie. Hej, oczy twe, oczy twe, oczy czarne, niewierne. Oczy twe, oczy twe, znów uwiodą mnie. Serce wysyła przestrogi list, nieliczna więcej niż miałeś dziś. Chciałeś odzyskać stracony czas, pamiętaj, los połączył nas. Chciałeś odzyskać stracony czas, pamiętaj, los połączył nas. Hej, oczy twe, oczy twe, oczy czarne, niewierne. Oczy twe, znów uwiodą mnie. Hej, oczy twe, oczy twe, oczy czarne, niewierne. Oczy twe, oczy twe, znów uwiodą mnie. Hej, oczy twe, oczy twe, oczy czarne, niewierne. Oczy twe, znów uwiodą mnie. Hej, oczy twe, oczy twe, oczy czarne, niewierne. Oczy twe, znów uwiodą mnie. A dzisiaj prezentuję wam płytę Ryszarda Sawickiego pod tytułem Polskie kwiaty, szczególnie dla tych, którzy bardzo tęsknią już za wiosną. Ryszard, bardzo ci dziękujemy za wizytę. Trzymamy mocno kciuki za koncert w Kanadzie. Szczęśliwego lotu i powrotu. No i mamy nadzieję, że zagościsz u nas z nową piosenką, z nowym teledyskiem i będziemy wysyłać to słońce. Serdecznie dziękuję jeszcze raz za zaproszenie mnie tutaj do waszego studia. A przy okazji pozdrawiam gorąco wszystkie moje fanki, fanów, znajomych. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do miłego.